kochani. Siemano, cześć załoga. Leszno, nie? Siema, pamiętam. Zobaczcie, kochani, grupa trenerów na odprawie. Jakub, organizator Forza Cup, jednocześnie pan trener. Zdaje się, jak dobrze kojarzę, nic się nie zmieniło, to Jakub trenuje rocznik 2004, czyli w tym roku rozpoczynają też kolejny etap piłkarskiego życia. Przechodzą do grupy Młodzik w naszej Dolnośląskiej Okręgowym Związku Piłki Nożnej. Młodzik rozpoczyna się właśnie od roku 2004 i tam, kochani, wtedy przenosimy bramki na szesnastki. Gra 9 zawodników w polu. No, już zaczyna się poważna piłka. Tam już, kochani, gramy na spalone. Tam już naprawdę pachnie dużym futbolem. Natomiast korzystając z tego, że nie ma muzyki, ja jeszcze pokażę wam, kochani. Zobaczcie, trener Rafał w odprawie. Oczywiście w tym momencie ustalają zasady wprowadzania gry, jak ma to funkcjonować, kochani, żeby turniej przebiegł sprawnie. Ja pisałem w naszym linku, że jest 32 zespoły, natomiast, kochani, tutaj jest 16 zespołów przy 32. Musiałby być to turniej dwudniowy. Natomiast zobaczcie, o takie piękne puchary, o takie piękne statuatki, kochani, będą dzisiaj chłopcy rywalizować. Jest statuetka gwiazdy drużyny, jest król strzelców MPV turnieju, najlepszy bramkarz. Mamy piękne, pamiątkowe, kochani, medale z podziękowaniem. No, wygląda to naprawdę bardzo imponująco. No i przepiękny puchar, który, tak jak mówiła pani Renia, ufundował marszałek województwa dolnośląskiego. Teraz wam chciałem pokazać godło tego województwa, dlatego że jesteśmy jego częścią, kochani. Bolesławiec, tam skąd pochodzimy, i nasza Kruszyn Arena to część Dolnego Śląska. I tutaj, kochani, właśnie on jest fundatorem tego pięknego, okazałego pucharu. Tak, żebyście mieli mniej więcej pojęcie, jak duży jest to puchar. Zobaczcie, kochani, na tle tego pucharu, jak wygląda mój telefon komórkowy. Także jest to naprawdę bardzo okazałe trofeum. Także w tym momencie, kochani, mnóstwo kibiców, których serdecznie witam, mnóstwo rodziców, działaczy zaangażowanych, kochani, w drużyny. Za momencik będziecie mieli okazję zobaczyć, będzie oficjalna prezentacja, są drużyny. Ja tylko przypominam, że jesteśmy na terenie obiektów olimpijskich we Wrocławiu, na terenie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. To tutaj, kochani, jest kuźnia, wylęgarnia talentów, i nie tylko piłkarskich. Tam w dali mamy, kochani, stadion olimpijski z bieżnią, z matą, z miejscem do miotania kulą, rzucania oszczepem i wszystkich dyscyplin olimpijskich. Czy może nie wszystkich, ale na pewno większości, szczególnie lekkoatletycznych. Tam mamy, kochani, basen. Siema. Tam mamy, kochani, basen. Przy tym basenie parkowaliśmy nasze autko. Natomiast tam w tle, zobaczcie, są przygotowane boiska do gry, boiska trawiaste, czyli będziemy się, kochani, bawić na trawie. Tutaj widzę, są przygotowane boiska do gierek 1 na 1. Będzie też zabawa, będzie można się pobawić w 1 na 1. Słuchajcie, zobaczcie, co tam się dzieje. Tam jest przygotowane boisko piaskowe dla zabaw, dla siatki, dla gry w siatkę, ale bym się pobawił w siatkę plażową, do gry w soccer beach, czyli w plażową piłkę nożną. Też wspaniała, kochani, zabawa, natomiast wymagająca niesamowitej kondycji. Bieganie po piasku, kochani, za piłą jest bardzo trudne. Do tego potrzebna jest techniczna umiejętność czasami podniesienia piłki, żeby nie bić jej z ziemi, z piasku, tylko jakby zakapkować, pójść do góry i ją wtedy uderzać. Natomiast zobaczcie, wszędzie mali piłkarze, kochani, 16 drużyn w kategorii U9, czyli gra dzisiaj rocznik 2006. Przypominam, że Gutek dzisiaj w barwach KS Talent Bolesławiec. Słuchajcie, nasze Zagłębie dzisiaj pojechało na turniej do Krakowa. No, smutno nam troszkę, że się nałożyły. Siema, załoga! Cześć, brygada! Witajcie! Powiem wam tak, że... Dobrze widzę, Amiko? Amiko? Nie. Nie, patrzę, skąd jesteście? Z Piotrkowa Trybunalskiego. Piotrków Trybunalski. A ktoś kanał ogląda? Ja oglądam. No, witam. Witamy serdecznie, dokładnie tak. Słuchajcie, potem was odwiedzę, trenerze. Jak już będzie troszeczkę spokojnie, już coś porozgrywamy, wpadnę do chłopaków na pozdrowionka. Powodzenia wam życzę i dobrej zabawy.
Słuchajcie, no kawał drogi mieliście. Ile jest z Piotrkowa? 230, czyli kawałek drogi, kochani. Piotrków Trybunalski, kochani, z nami, także potem odwiedzimy chłopców, natomiast teraz nie będziemy przeszkadzać trenerom, już za momencik. Pozdrawiamy trenera z Parasola Wrocław. Cześć trenerze, witaj. Pamiętacie, z Parasolem graliśmy w Niemczech. Oczywiście trenera Rafała nie muszę wam przedstawiać. Powodzenia trenerze, bawcie się dobrze. Słuchajcie, tam jego gladiatorzy się rozgrzewają. Ja już widzę tam Miłoszka, widzę Łukiego, Misia. Kochani, dzisiaj drużynę KS Talent zasiliły inne KS Talent oddziały, czyli Nowogrodziec i Gromadka. Dlatego nie znam wszystkich chłopców. Musicie mi, kochani, wybaczyć. Dzisiaj po raz pierwszy występujemy w takim troszeczkę innym składzie. No jest to na pewno dla trenera spora zagadka, dlatego że tak naprawdę chłopcy ze sobą w tym ustawieniu nieczęsto grali, a śmiem twierdzić, że nawet w ogóle. Także zobaczymy, kochani, jak to się przełoży na wyniki. Przypominam, że dzisiaj zamykamy kolejny etap w życiu tych chłopców, kochani, większość z nich, większość, dlatego że są również chłopcy z 2007, Miłoszek to 2008, kochani, natomiast większość z tych chłopców przechodzi level wyżej. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, kochani, to są chłopcy, którzy żegnają się dzisiaj z kategorią Żak, przed nimi kategoria Orlik, czyli wchodzą na kolejny poziom wyżej, to już będą większe boiska, to już się dzieje inaczej. Natomiast nie dokończyłem wątku, który teraz dokończę w naszym OZPN Jelenia Góra. 2005 i 2006 grają razem. Wynika to z tego, kochani, że na rocznik 2005 jest deficyt. Nie ma wielu dzieci z tego rocznika i tak samo będzie, kochani, u nas. Natomiast zdaje się, że kilku chłopców do nas doszło. Doszło do nas kilku chłopców w 2005, ale to wszystko będziemy w miarę rozwoju sytuacji, jak będziecie śledzić nasz kanał, jak będziecie podglądać, kochani, co tam się dzieje na kanale FC Szabełki, to będziecie mieć przekaz z turniejów okręgowych, tam poznacie chłopców, którzy doszli do drużyny, tam zobaczycie, jak sobie będziemy radzić w 2005. Łuki z Gutkiem, kochani, już próbują pojedynków jeden na jeden, wszystko w ramach zabawy, rozgrzewki, natomiast no tu właśnie widzimy trzech chłopców z KS Talent Gromadka, KS Talent Nowogrodziec. To wszystko jest jeden nasz KS Talent, kochani, natomiast są to nasze filie. Natomiast tak jak mówiłem, w naszym OZPN Jelenia Góra działa to na takiej zasadzie, kochani, że u nas 2006 łączy się razem z 2005 i oni będą tworzyć grupę Orli. Natomiast w większości, kochani, OZPN-ów, między innymi tak jest w OZPN Legnica i tam przy Zagłębiu Lubin, kochani, jest tak, że rocznik 2006 to jest tak zwany Orlik młodszy, 2005 to jest Orlik starszy. Natomiast u nas nie ma takiego pojęcia, u nas jest po prostu Orlik, także Gutek przez 2 lata będzie Orlikiem. No, kochani, za moment będzie prezentacja drużyn, także ja idę w tamtą stronę. Szłem do trawy, kochani, ale nie udało mi się dotrzeć. Chciałem wam pokazać, jak to funkcjonuje, jak wyglądają nawierzchnie. Widać, że ktoś tutaj wylał, słuchajcie, hektolitry wody, żeby trawa była ładna, zielona, nie taka żółta na Kruszyn Arenie jak u nas. Natomiast, kochani, zamykając temat, będę rozłączał ten odcinek. Zapraszam was do kolejnego na prezentację drużyn. Powiem wam, kochani, że my będziemy kategorią, Gutek będzie kategorią Orlik przez 2 lata. Nie ma młodszy, nie ma starszy, po prostu Orlik, tylko w tym roku będzie przemieszany z rocznikiem 2005. Natomiast w naszym Zagłębiu Lubin, Zagłębiu, które dzisiaj gra w Krakowie, słuchajcie, mieliśmy tam jechać na turniej, natomiast żal dla nas wielki, nie mogliśmy się, kochani, rozczłonować, jak gdyby. Podstawowym klubem Gutka na ten moment jest KS Talent. Jedziemy na turniej z Lubinem, kiedy pozwala nam na to właśnie kalendarz czy trener z KS Talent. Natomiast no, dzisiaj nie było takiej opcji, kochani, a w Krakowie Zagłębie Lubin w grupie ma Wisłę Kraków, Krakowie bardzo Kraków. Proszę ustawić się tam zaraz będzie prezentacja. Zdaje się, że Pogoń Szczecin. Nie chcę kłamać, kochani. W każdym razie dzisiaj w Krakowie też wielka impreza. No niestety nie udało nam się być. Fabik właśnie dzisiaj w Krakowie, także on miał podobną sytuację, też chciał być tu i tu, niestety nie da się. W przypadku Fabika Zagłębie to klub podstawowy, w przypadku Gutka to KS Talent to klub podstawowy, także słuchajcie, szykują się do
oficjalnego rozpoczęcia, kochani chłopcy, za momencik ja z wami będę się łączył. Jestem strasznie ciekawy, kochani, na wyników naszego Zagłębia. Zagłębie też mocno przebudowane po wakacjach. Pojawiło się kilka nowych twarzy, także, kochani, tam też fajnie się będzie działo. Natomiast ja przypominam, że jesteśmy po raz drugi na turnieju Forza Cup. Byliśmy tutaj już raz. Wiemy, czego możemy się spodziewać. Organizacja na wysokim poziomie. Słuchajcie, organizatorzy prześwietnie, słuchajcie, podopinane wszystko, kochani, na ostatni guzik. Poprzednią edycję, na której byliśmy, to była edycja zimowa. Natomiast pod balonem, pod namiotem, tam bawiliśmy się. Cześć, kudełeczku, werbeluszeczku. Dawaj, dziuba. Szybko. Buzi, 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 super. I goń teraz do mamci. Buziaki od kudełka dostajecie, to na szczęście. Trzymajcie kciuki, kochani, startujemy. Mamcia, 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 jak kręcę, to ty postrzelaj troszkę. Postrzelaj troszkę. Przynajmniej tam na początek, jak będą chodzić. Jeszcze chwileczkę dla rodziców, można zrobić zdjęcia pamiątkowe. Natomiast za chwilkę prosiłbym o opuszczenie murawy. Tutaj zaraz mamci, złapaliśmy fuchę, także mamcia teraz, kochani, robi pamiątkowe fotki. Natomiast pewnie dużo tych fotek będzie od organizatora. Natomiast ja, kochani, wyłączam się i do zobaczenia już na oficjalnym otwarciu. Za momencik zobaczycie, jakie brygady, jakie ekipy, jak to wygląda. Pozdrawiam was serdecznie. Do zobaczenia.